Jest teraz dobrze, jestem na antenie, powinno mnie już być widać. Uruchomię sobie w porządku. Jest teraz dobrze, jestem na antenie, powinno mnie już być widać. Uruchomię sobie w takim razie jeszcze grupę i ten live już na naszej grupie. Dobra, i mam nadzieję, że za chwilę będzie dostępny, bo tutaj mam informację, że jest w porządku. Tutaj też. Dobra, gra. Wygląda na to, że jest w porządku. Jeżeli mnie oglądacie, to bardzo proszę o sygnał, czy dźwięk i obraz jest ok. Postaram się patrzeć. Jest to live z telefonu, także jest trochę inaczej niż zwykle, bo kawki zwykle robię z lustrzanki, ale tutaj na fejsie jest trochę inaczej. Ten obraz mamy odwrócony, więc robię go bezpośrednio z komórki. To, co zrobiłem jedynie, to podpiąłem mikrofon. Chyba mi tutaj to coś jeszcze, ten setup. No, myślę, że słychać. Jest synchro, Daniel napisał, Przemek jest ok, dzięki, Andrzej Walotka ogląda, Artur, super, 7 osób, coraz więcej, cieszę się, robimy dzisiaj drugi odcinek Friday Night Show, czy Friday Live Show może być, jest to wieczorny program, niespodzianka zapowiadana, godzinę temu pisałem, że będzie live. Robię go, słuchajcie, ze względu na to, że mamy 800 osób już na grupie i chciałem Wam bardzo podziękować i pogratulować obecności na tej grupie przede wszystkim, ale tego też, że mamy chyba najbardziej kulturalną grupę, jest mega fajna atmosfera, dużo się dzieje, też dużo tematów wspólnych omawiamy, ale też nie ma hejtu i to jest niesamowite, że osiągnęliśmy grupę, która przede wszystkim kreuje fajną atmosferę i rozwija się cały czas. Zwykle około 50, od 30 do 50 osób przybywa nam właśnie na grupie, a dzisiaj przekroczyliśmy 800 osób i pomyślałem, że przy piątku, nie dość, że mamy fajną pogodę, przynajmniej na południu Polski, to jeszcze całkiem dobrą grupę mamy i zrobię takiego live'a. Myślę, że jest w porządku, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, jest Leszek, Andrzej, Michał, pozdrawiam Was, kochani, i już ogląda 12 osób. Ja sobie gdzieś tutaj w ogóle lecha bezalkoholowego przygotowałem, poproszę zaraz Milę, żeby mi przyniosła, bo chciałem otworzyć w ogóle żeby to było piwko, no ale przecież nie będę alkoholu pił, no to kupiłem po drodze 0%. Byliśmy zrobić w ogóle fajne ujęcia takie o zachodzie słońca. Nie trafiłem może, bo było zachmurzenie, ale zrobiliśmy taką skałę i no ciekawe miejsce na Instagram. Chciałbym to zdjęcie wrzucić może jeszcze dzisiaj. Taką kompozycję wymyśliłem i testowałem przy okazji w lesie, słuchajcie, taką ścieżką, to Osmo Action. Ja mam pożyczone od Łukasza do wtorku Action i cały czas robię testy, cały czas waham się, czy Hero, czy to Osmo i muszę Wam powiedzieć, że trochę mnie przekonuje, trochę nie i ciągle nie wiem, czy to jest to, co powinniśmy dostać, czy może wersja właśnie następna będzie ok. Dzisiaj mnie to zadziwiło, że na przykład jeżeli mamy jeden ekran włączony, przedni, a chcę przejść do pozycji takiej, że filmuję kogoś, to już wyłącza się przy tej zmianie. Zobaczmy, co piszą nasi koledzy. Witam, 10 osób jest, Kacper. Co to za okazja? Napisałem, Kacper, 800 osób, frekwencja nasza na grupie. A poza tym od czasu do czasu trzeba zrobić live'a na grupie, żeby ludzi w ogóle, wiesz, trochę ożywić i żeby dać szansę na takiej bezpośredniej interakcji. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Nie wiem, Piotrek, czy powinniśmy takie piwo otwierać, słuchaj, alkoholowe na otwartej, na naszej grupie takiej ogólnej, ale jakbyśmy kiedyś może zrobili takiego Skype'a, to można by wtedy inaczej. Szczególnie z kolegami, którzy daleko mieszkają i nie mają szans na przyjechanie na przykład na nasz zjazd albo zlot. To, o czym chciałem Wam jeszcze opowiedzieć, organizujemy pierwszy taki event 9 czerwca. Będzie to pierwszy event, który organizujemy na razie w wąskiej grupie i jest niewiele miejsc, więc nawet nie wiem, jak to wypali. Chciałbym, żeby były fajne loty udane. Chciałbym, żeby ludzie też przyjechali, na przykład polatali w goglach albo Inspire'em na zasadzie takiej, że są operatorem gimbala i kamery, bo mamy już w tej chwili, ja mam dwa Inspire'y, Andrzeja i Matiego, i mam dwie kamery przy każdym i dwie aparatury już w tej chwili. Mamy cztery aparatury, dwa Inspire'y, dwie kamery, także można podziałać na zasadzie operator drona, operator kamery. I fajnie się operuje, słuchajcie, tym samym gimbalem i kamerą, bo Inspire faktycznie zasuwa w jedną stronę, a operator patrzy zupełnie gdzie indziej. Co prawda w dwójce Inspire'ze jest jeszcze kamera najazdowa, tutaj nie mamy tych najazdówek, ale jest do ogarnięcia. Jeżeli ten tor się ustali wcześniej, po którym się lata,
to można fajnie to ogarnąć. I muszę wam powiedzieć, że jakoś też nie wszystkie nowości do mnie trafiają, natomiast lubię też takimi klasykami polatać. Ten Inspire 1 już ma trochę lat, ale nadal fajnie się lata i dobrze można sobie poćwiczyć i fajnie dostroić te drążki, także jest to całkiem mega przygoda, szczególnie jak się w pojedynkę lata. Ale we dwóch też jest inaczej, bo łączy bardzo. I polecam wam, jeżeli macie okazję, na dwa kontrolery polatać tymi dronami, które umożliwiają loty na dwa kontrolery. To jest też fajna zabawa i fajnie można właśnie to zrobić. Myślę, że na tym naszym zjeździe 9 spróbujemy też Mavica 2 Pro zrobić w formie właśnie Master and Slave. Wszyscy na bieżąco tutaj do mnie piszą, bardzo się cieszę, Skype, super pomysł. No Piotrek, co, może wtedy zakupimy coś alkoholowego, ale dzisiaj jest to ogólny Skype, więc zaraz pójdę po to piwo albo poproszę kogoś, żeby mi przyniósł. Co wam chciałem powiedzieć? W ogóle grupa nasza jest młoda, to jest jedna z najmłodszych grup, ale też myślę, że jest fajna ta grupa. Ja w ogóle miałem na początku taki pomysł, żebyśmy mieli tylko 1000 członków i żebyśmy nie wpuszczali więcej osób na zasadzie takiej wymiany, że jeżeli ktoś faktycznie zrezygnuje z członkostwa i zwolnią się miejsca, to dopiero kogoś przyjmiemy. Mniej więcej tak działają brytyjskie kluby członkowskie, które są już bardziej, można powiedzieć, takie hermetyczne, ale koledzy mnie tutaj jednak przekonali, żeby jednak formułę zastosować otwartą i nasza grupa ma formułę otwartą, pod warunkiem, że ktoś wpisze imię, nazwisko, oczywiście mail jest w sposób opcjonalny traktowany, czyli mail nie jest warunkiem do przyjęcia do grupy, natomiast staram się... Tania, dałabyś mi to piwo, proszę. Staram się w miarę ludzi przyjmować i mamy 800 osób, to jest super sprawa, aczkolwiek kandydatów było dużo więcej, bo mieliśmy, słuchajcie, kandydatów chyba dwa razy więcej na pewno, tylko podstawowym kryterium jest znajomość własnego imienia, a także drona, którym się lata. Słuchajcie, Piotrek tutaj napisał, że ma być alkoholowe, ja zakupiłem 0%, myślałem jeszcze o dwójce, ale pomyślałem sobie, że prowadzenie live'a pod wpływem alkoholu może być dosyć mocno kontrowersyjne, dlatego wasze zdrowie i dzięki za stworzenie fajnego klimatu, słuchajcie, za stworzenie fajnej atmosfery. Zwykle w środę pijemy rano kawę, a dzisiaj jest piwo. Bardzo mi smakuje i się bardzo cieszę. Słuchajcie, każde takie małe osiągnięcie to jest niebagatelny sukces. 800 osób to już jest naprawdę spora grupa. Wyobraźcie sobie teraz halę wypełnioną taką ilością osób, to naprawdę fajne wrażenie robi i też kapitalny oddźwięk. Jak ogłosiliśmy konkurs Mój Dron, który niebawem będzie miał swój finał, to naprawdę ta grupa ożyła na tyle, że mieliśmy chyba z 200 albo z 300 od razu fotografii na tej grupie. Widać, że mocno działamy i że fajnie to wygląda. Oczywiście chciałoby się zrobić coś więcej, chciałoby się zrobić coś super, ale pamiętajcie, że jesteśmy ile? 2,5 miesiąca i trzeba popatrzeć na perspektywę może nawet nie roku, ale trochę dłuższą, 2-3 lata. Wtedy się rozwiniemy mocniej. Być może będziemy mieli jakiś swój ośrodek, jeden, drugi albo trzeci, mocny. Ja jestem też takim... Myślałem o tym, żeby zrobić w ogóle coś takiego, tylko to jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mieli takie centra, oczywiście u ludzi, u naszych ludzi, na zasadzie takiej, że przesyłamy na przykład nasz sprzęt albo ktoś od nas przyjeżdża i można sobie polatać dronami, które chcemy na przykład zakupić i żeby sprawdzić, czy to jest właśnie to, co nam odpowiada. Takie historie są na przykład z goglami. Wiele osób kupuje, słuchajcie, gogle i po 2-3 lotach stwierdzają, że to jest nie dla nich. Ja na przykład bardzo lubię gogle i mi odpowiadają, nawet te DJI, te duże. Dlatego, że mogę fajnie skadrować ujęcia i mam taką pewność, że jest ok. Jeżeli mam ze sobą spotera albo latam 200 metrów od miejsca startu i do 50 metrów wysokości, to fajny klimat w goglach, ale są osoby, którym w ogóle nie odpowiadają te gogle. Podobnie jest z niektórymi modelami dronów, prawda, i z różnym sprzętem. I teraz zobaczcie, ludzie kupują rzeczy, które są warte naprawdę sporą kasę i okazuje się, że na tym tracą, prawda. I właśnie tak jest, że myślę, że fajną wizją byłoby posiadanie czegoś takiego jak takie centra kompetencyjne. Oczywiście w cudzysłowie centra kompetencyjne, bo nie myślę o czymś takim, że mamy nie wiadomo jakie wnętrza,
ale mamy na przykład zaufanych ludzi, powiedzmy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy nad morzem, czy na Podlasiu, czy w Lublinie, czy w Rzeszowie, gdzie możemy na przykład raz w roku zrobić taką imprezę i spotkać się z ludźmi. Oczywiście to trzeba patrzeć też przez perspektywę może nawet nie miesięcy, ale lat, ale za 2-3 lata, jeżeli będziemy podążać w tą stronę, to nam dużo fajnych rzeczy się udaje wyjdzie. I tak to wygląda. Andrzej tutaj pisze do mnie i Artur. Te literki są dla mnie małe. Ja zobaczę sobie, jak wyglądają komentarze. Może przyłączę widok na kompie, żeby lepiej to widzieć. Może teraz będzie. Teraz lepiej widać zdecydowanie. Dużo komentarzy jest. Andrzej napisał o masie. Dołączył Szymon też. Słuchajcie, w środę zapraszam osoby, które mogą na kawki, bo wtedy kręci się dłuższa audycja. Tutaj mamy zwykle krótką audycję. W piątek prowadzę to drugi raz. Wcześniej, jak pamiętacie, byłem ninją. Gdzieś tutaj mam... Zaraz spróbuję się tutaj przełączyć na obraz ninży. Nie wiem, jak to zrobić. Moja córcia gdzieś tu poszła, ale może bym zrobił obraz ninży swój. Zobaczmy tutaj. Więcej sposobów prowadzenia na żywo. Jest tutaj coś takiego fajnego, jak tajemnicza maska na przykład. Właśnie. Zaraz zrobimy tajemniczą maskę. I właśnie o to chodzi, słuchajcie. Blues Brothers, piątek wieczorem. I nie wiem jeszcze, którą wybiorę. Ale obiecałem, że będzie więcej zabawy i właśnie w piątki będzie taka interakcja. Nie wiem, która jest najlepsza. Ta jest mocna na Halloween chyba, prawda? No ta jest też dobra. 800 właśnie mamy. Ta jest niezła. Ale muszę wam powiedzieć, że jest opóźnienie jednak. Jest pewien lag, bo widzę, że nie wszystko tak dociera na bieżąco. A trochę lagów jest. No ten wąsik, tak. On może być całkiem niezły. Proszę was o typowania, która stylizacja jest najlepsza. Ja jestem za tymi okularami i kapeluszem. Tak powinienem w ogóle prowadzić kawki w środę. Chociaż tutaj Jedi też jest niezły. Dobra. To na razie wrócimy sobie tu. Nie umiem się tego pozbyć, słuchajcie. To jest najtrudniejsze. Może te maski wyłączę. Wyłączymy sobie ją. Dobra. Nie ma mojej córki, a ona w tym biega. I to jest jazda. No dobra. Tak jak teraz. W porządku. Pies, tak? Pies był na spacerze i nie za bardzo ma siły, żeby wystąpić dzisiaj w Nightlife'ie. Bo przegoniłem go dzisiaj dwa razy i teraz byliśmy na takim 6-kilometrowym na 6-kilometrowym spacerze i było bardzo mocno. Jurajskie kilometry są inne. Kiedyś przyjechali do nas ludzie z Łodzi, słuchajcie, i po 10 kilometrach padli i byli na mnie bardzo źli, że mają ten... właśnie, że taki mocny dystans robili, a to było 10 kilometrów. Z następnych fajnych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, przede wszystkim zauważyłem, że głównie w naszym programie, na naszej grupie można liczyć przede wszystkim na naszych ludzi. I właśnie szereg sprzętu, który mam i testuję, to jest sprzęt wypożyczony od naszych ludzi. Słuchajcie, bardzo dziękuję przy tej okazji. Dziękuję głównie Andrzejowi, Łukaszowi. Dziękuję Matiemu, który mi pożyczył tego czarnego Inspira. Mam też od Droneksperta Sparka. Ten Spark prawdopodobnie przejdzie w ręce mojego kolegi, jeszcze nie wiem. Ale bardzo wam dziękuję wszystkim. Słuchajcie, ja mam pół domu sprzętu, który jest nie mój. Gdybym miał wydać na to pieniądze i tak... W pierwotnych cenach to pewnie to byłoby, nie wiem, z 30 tysięcy złotych. Także wam bardzo dziękuję. Zresztą mam interakcję od kolegów. Następny kolega się odezwał z Lublina, Andrzej. Właśnie nam też ma przesłać rzeczy na konkurs. Odezwał się też Sebastian, który będzie też patronem czerwcowego konkursu wodnego. Ogłoszę ten konkurs na kawce. Także super. I się bardzo cieszę, że takie interakcje są i ludzie bardzo pozytywnie odbierają. Podobna historia jest z naszymi pomocami, słuchajcie. Tak dużo osób, codziennie zapisuje się kilkadziesiąt osób, to jest niesamowite na różne nasze te produkcje, które są, czyli podstawy fotografii. I to mnie też bardzo motywuje do tworzenia materiałów takich w formie instruktaży i przewodników online,
i staram się jak mogę też jak najwięcej dawać tej wartości za darmo. I muszę wam powiedzieć, że to naprawdę daje mi wielką satysfakcję, bo widzę, że codziennie wstaję na przykład rano i patrzę, a tutaj mamy 20 osób więcej, zapisało się na nasze te przeróżne publikacje czy przeróżne opracowania. I to jest naprawdę mega fajne wrażenie. I z tego względu wam, pod tym względem wam też bardzo dziękuję z tego powodu. To jest naprawdę super. W ogóle ludzie też do mnie piszą z całego świata, muszę wam powiedzieć. W zeszłym tygodniu napisał do mnie taki pan z kabaretu Młodszych Panów, że chciałby, żebym go nauczył latać dronem. On tu jest chyba ze Śląska właśnie. I coraz ciekawsi ludzie się pojawiają. Oczywiście wszyscy są fajni i ciekawi, ale też jest dla mnie to takie ciekawe, że właśnie też znani ludzie się zaczynają pojawiać. Na przykład Mati jest mój kolega z Krakowa, on jest operatorem, on pracuje na planach filmowych, głównie reklam, ale też seriali. I słuchajcie, on zasuwa z kamerami 17-kilowymi typu Arri Alexa. Ale jednocześnie pożycza ode mnie na przykład Sparka. Teraz Mati jedzie, pożycza Mavic Air właściwie i jedzie do Mongolii na 4 miesiące. Ja o tym mówiłem już i zamieniamy się na drony. Także mam Inspire'a, a Mati zabrał mojego Mavic Air. Nie wiem, jak on będzie ładował te baterie, ale na pewno sobie poradzi i ogarnie. Ma w tej chwili 3 baterie do dyspozycji. Jestem ciekawy, jak wyjdzie sprawa związana z jego całą wyprawą, bo to jednak 30 tysięcy kilometrów. Mają dotrzeć do Irkucka, mają dotrzeć do Ulaanbaatar, też przez Tbilisi będą jechali. I te właśnie 3 miejscowości chyba są takimi najbardziej cywilizowanymi. Z powrotem mają koleją do Moskwy wrócić z Irkucka. Fajna wyprawa i ciekawa i mam być, w ogóle dostałem dzisiaj propozycję nie do odrzucenia, będę ich tak zwanym social media takim menedżerem, że tak powiem, czyli będę odpowiadał za prowadzenie, nie wiem, jakiegoś fanpage'u na Facebooku, może im jakąś zbiórkę poprowadzę. Myślę, że to jest fajna rzecz i dlaczego nie, można coś takiego zrobić. Słuchajcie, przed nami też kolejna sprawa ciekawa. Przed nami będzie premiera zapowiadana Sparka 2, zapowiadana w kuluarach oczywiście. Ja informacje mam ze Stanów Zjednoczonych, żeby była jasność, ale ma się pojawić niedługo ten Spark 2. Będziemy obserwowali też certyfikaty, czy DJI występuje o certyfikat FCC, bo to widać od razu, to jest dosyć transparentne. Mniej więcej 2-3 tygodnie wcześniej przed premierą występują. Chciałbym tego Sparka kupić od razu, jak tylko będzie pierwsza edycja, czyli w dniu premiery go kupię w salonie DJI i wiecie co, i go pewnie odsprzedam gdzieś po miesiącu, mniej więcej za 300 taniej. Tak myślę, zrobię dobre testy tego Sparka i zrobię takie rzeczy, no postaram się taką opinię w miarę dobrą ułożyć. Z tych opinii, które są i z tych zdań krążących, ma być tak, że wszystkie drony teraz już, przynajmniej tak Amerykanie piszą, mają być składane ramiona mają mieć. To podstawowa sprawa i to, z czym Spark nie domagał, to przede wszystkim łączność, prawda? Czyli bez FCC słabo działa łączność. Zobaczymy, jak to będzie w tym nowym modelu. Trudno mi powiedzieć, czy oni taką funkcjonalność wprowadzą jak przy Mavic Air. Wydaje mi się, że Mavic Air zostanie jednak na tej półce wyższej, typu $750, no mniej więcej $750-$780, a Mavic, a Spark będzie kosztował w granicach $490, 400, no mniej więcej $400-$500 to jest ta półka, czyli niżej. Ale chcą ten rynek zaatakować ponownie, tych mniejszych dronów, które są w granicach, mieszczą się w $500. Amerykanie jeszcze oczywiście o tym wypowiadają się na taki temat, że chcieliby, żeby Spark ten drugi ważył mniej niż 250 gramów. Natomiast jest to trochę kłopotliwe ze względu na to, że ta mała masa już sprzyja zabieraniu przez wiatr. Już nie jest taki dron stabilny przy tak małej masie. I raczej jest podatny na to, że nie utrzymuje się na wietrze. Jednak ta granica około 350 gramów to jest to, co gwarantuje właśnie w miarę stabilny zawis, jeżeli oczywiście wiatr nie jest za mocny, powiedzmy do 35 km na godzinę. Natomiast
mniejsze drony typu Telo, one wyraźnie są zabierane. Słuchajcie, nawet bryza taka silniejsza już zabiera Telo, już lot nie jest stabilny. I ludzie gubią też takie małe drony. Myślę, że Spark nie będzie ważył mniej niż 250 gramów, więc w Stanach będzie trzeba te drony jednak rejestrować. Wasze zdrowie, fajne to piwo, nie piłem jeszcze. Granat i Akaja. 100 lat. Mamy 13 osób na linii. Dołączył do nas Kamil. Cześć Kamil, witam cię bardzo serdecznie. Mam tutaj ci pomachać. Spróbuję ci tutaj pomachać. Nie umiem, coś zepsułem. O, teraz pomachałem. Kamil zamierza dołączyć do naszego warsztatu. Dzisiaj do mnie wpisał i się bardzo cieszę. Zobaczymy, ile będzie osób. Jak będzie dużo osób, zrobimy w takim bardziej cywilizowanym miejscu. A jeżeli będzie mniej osób, zrobimy dziki warsztat. Taki wybierzemy się na łono natury. I zabiorę was w takie miejsca, gdzie trzeba dojeżdżać albo autem terenowym, albo trzeba dojść kawałek do spotów, z których można latać. Ale to są fajne miejsca i na przykład jesienią już podchodzą w takie miejsca dwa, gdzie będziemy, podchodzą łosie, bo tam jest teren podmokły. Jak mocniej popada, faktycznie jest podmokły, ale za to jest fajna rzeka i są zakola. Jest mało cywilizacji, dużo natury i będzie okazja do tego, żeby się tak właśnie wystrzelić od dnia codziennego na tych warsztatach. Jeżeli oczywiście będzie więcej osób, prawdopodobnie technicznie nie ogarniemy aż takiego przedsięwzięcia. Ale jeżeli przyjedzie mało na 9 czerwca, wtedy zrobimy właśnie taką fajniejszą wyprawę. Jeszcze zdecydujemy, Andrzej Sowa ma wrócić w niedzielę chyba do Polski, bo on jest w Hiszpanii teraz. To jeszcze trochę zdecydujemy. Witam cię serdecznie. Ewa zaczęła oglądać transmisję. Teraz ja spróbuję pomachać. Chciałem cię zapytać, Ewa, poczekaj, bo tutaj mam czarodziejskie różdżki dzisiaj. Jak my to zrobimy? Tu mam tła chyba. Nie umiem tego obsługiwać. Słuchajcie, zobaczmy tu. Nie, to było słabe. To też uważam, że za słabe. O, to jest całkiem niezłe. Nie wiem, Ewa, czy ta stylizacja jest ok, ale miałem gdzieś tutaj ninja. Ten ninja mi się podobał. On był całkiem niezły. Nie wiem, co o tym myślicie. Nasza grupa też jest jak właśnie taki skład, który reprezentuje ninja. Całkiem fajna grupa. Teraz, jak ja to wyłączę, to będzie święto. Nie wiem, jak to zrobić w ogóle. Dobra, wyłączyłem. W każdym razie witamy Ewę. Mamy 14 osób na pokładzie. Wieczorne piwko właściwie to jest dzisiaj, nie kawka. Wieczorne piwko. Trochę opowiedziałem o organizacji, opowiedziałem o planach, o ambicjach i serdecznie Wam dziękuję przede wszystkim jeszcze raz, bo już robiłem to na początku, za to, że grupa jest naprawdę mega fajna. Że dużo się ciekawego dzieje, ale też, że ludzie są życzliwi w stosunku do siebie, że nie ma u nas hejtu, nie ma chamstwa, nie ma brzydkich słów. Oczywiście zdarzają się raz na tydzień czy na dwa jakieś posty, które ludzie zgłaszają, ale w 95% naprawdę jest mega fajne zachowanie i to jest jedna z lepszych grup, jaką w ogóle widziałem, bo zwykle osoby mało doświadczone naprawdę są mocno hejtowane i zjawiska fali na grupach to jest powszechna rzecz. Na naszej grupie nie mamy zjawiska fali, mamy czterech moderatorów. Oczywiście kilkanaście osób musieliśmy upomnieć albo podziękowaliśmy, bo to nie była grupa dla nich, ale na tym to polega, prawda? I w tej chwili jest naprawdę fajnie, miło, uważam, że jest ok. Oczywiście moglibyśmy robić więcej, może merytorycznie na grupie. Ja też nie zawsze mam taką możliwość, żeby dużo energii do grupy dawać. Staram się witać regularnie nowych członków, staram się jakieś posty wrzucać od czasu do czasu, głównie organizacyjne. Mało wrzucam swoich prac czy montaży, dlatego że dużo montuję na co dzień i vlogów, i odcinków na YouTube, ale też przy szkoleniach działam. Dzisiaj montowałem taki instruktaż z Mavica Air, który już obiecałem ludziom wcześniej. I przez 4 godziny go montowałem, bo już mam dużo nagrań, ale na przykład dźwięk był słaby. Trzeba było wiele rzeczy poprawić, które niby miałem, ale one nie nadawały się do publikacji. A wiadomo, że takie nagrania plenerowe są trudne, bo jak nie wiatr wieje i nam psuje audio, to nagle wychodzimy z ujęcia albo kończy nam się bateria czy karta pamięci, trzecia z kolei, więc to naprawdę technicznie do ogarnięcia jeszcze, jak się działa samemu, jest dość trudne, dlatego że sam zestaw do latania to jest jedna rzecz, ale później, jak człowiek się zastanowi, w jaki sposób to przekazać, to dopiero się zaczyna prawdziwa magia miecza. I muszę Wam powiedzieć, że wtedy
Poczekajcie, co się wtedy dzieje? Wtedy się okazuje, czy ktoś jest prawdziwym ninją i prowadzi programy o dronach z kanapy, czy jednak idzie w plener i pokazuje wszystko dokładnie, jak to wygląda w tym plenerze. No dobra, słuchajcie, z ninja wracam do naszą ziemię, jest ok. Nie wiem, jak ta stylizacja, bo nie widzę czatu teraz na żywo. Przełączyłem się znowu w taki obraz, że nie widzę, ale dołączył do nas Robstar bodajże. Chyba tak. Nie idzie mi sterowanie, słuchajcie, nie ogarniam tej transmisji, ale nie szkodzi. Może sobie założę za to okulary albo coś innego. Podobał mi się ten kapelusz. To było bardzo fajne. No tak, Marek, no, audycja z kanapy o dronach. Nie można cały czas nagrywać z kanapy. Trzeba się ruszyć trochę i pokazać coś ciekawego ludziom. Jak poszczególne rzeczy zrobić, jak skalibrować drona, jak najpierw włączyć, jak to było, jak najpierw włączałem drona, a później kontroler. No tak też bywało. I inne rzeczy, jak się gubi drona, prawda? Jak odnaleźć? Ja, słuchajcie, zgubiłem 5 razy drona i 5 razy odnalazłem. Ostatnio zgubiłem psa i odnalazłem psa, też szukałem go 6 godzin, więc no, pewne takie cechy nieustępliwości, nieodpuszczania są wspólne. Na tym polega. Mieliśmy też taką sytuację, że tydzień temu napisał do nas kolega na grupie, który zgubił swojego Sparka nad jeziorem w Goczałkowicach i odnalazł, pomogliśmy mu odnaleźć. Też to było fajne, uważam, że to było całkiem niezłe, jak odnaleźliśmy tego Sparka wspólnie, pokazaliśmy, jak wygląda funkcjonalność Find My Drone i jak można też namierzyć, nawet jak się skończyła bateria, jak można namierzyć drona po ostatnich współrzędnych zarejestrowanych. I to też ogarnęliśmy i chłopak przyjechał nazajutrz i znalazł właśnie swojego Sparka. I z tego powodu się bardzo cieszę, że takie małe sukcesy, ale dają nam też pewność i podnosimy kompetencje swoje. Też wymieniamy informacje, coraz lepsi jesteśmy i merytorycznie jesteśmy lepsi. Materiały są lepsze, fotki są dużo lepsze, uważam. Te fotki, które się zaczynają pojawiać, to naprawdę jest już, to już jest wysoki poziom. I chciałem Wam też pogratulować tego postępu i tych systematycznych sukcesów i wiadomo, dokonań, prawda? Jednak świat widziany oczami drona jest zupełnie inny i ta perspektywa, odejście i w ogóle nasze małe życie, jesteśmy takimi małymi postaciami, to dopiero widzimy po kilkunastu sekundach, jak odlecimy, jaki dystans można mieć do tego, co się dzieje. I to wszystko daje też latanie dronami. Ludzie, którzy obserwują operatorów dronów, głównie narzekają na hałas, czy na to, że narażamy ich na właśnie naruszenie prywatności albo niebezpieczeństwo, ale jednak dopiero jak zobaczą te prace, zobaczą zdjęcia na Instagramie, czy zobaczą nasze montaże, filmy, przekonują się, że warto docenić takie osoby i warto właśnie pozwolić im na to, żeby na przykład trochę pohałasowały. I to jest też bardzo fajna sprawa. Mam niski poziom baterii, słuchajcie. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć. Tutaj część osób, ja zobaczę jeszcze, ile tutaj mamy osób. Mamy 16 osób, a ile mamy tutaj? Pół godziny prawie transmisji. To jest całkiem fajna wartość, pół godziny transmisji. Jest 21:15. Dziękuję Wam serdecznie w ogóle za czas i dziękuję Wam serdecznie za Wasz udział w programie. Jeżeli macie jakieś wnioski albo pomysły i no, własną inicjatywę, to bardzo Was proszę o kontakt. Dużo osób się na bieżąco zgłasza do mnie i naprawdę jest no, mnóstwo interakcji, mnóstwo fajnych takich pomysłów. Też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrealizować sami. Ale z czasem te najciekawsze pomysły na pewno będą realizowane. Stale konkursy są na grupie i są na kawce konkursy rozstrzygane. W tej chwili, jak pamiętacie, jest konkurs, który trwa do 2 czerwca. Jest to konkurs związany ze zdjęciem własnego drona z hashtagiem mój dron. A następny konkurs będzie to konkurs wodny, o tematyce już wodnej. Nie wiem, czy będziemy latali nad wodą. Sebastian może nam to trochę przybliży, albo ja przeczytam założenia konkursu. Dobrze, mamy tutaj bardzo dużą interakcję, słuchajcie, rozkręciło się towarzystwo. Nie wiem, ile wytrzyma moja bateria, bo nie mam tutaj ze sobą ładowarki.
Z rzeczy, które planuję zrobić w najbliższym czasie, to ten instruktaż z Mavic Air powinien się ukazać za jakieś 2-3 dni i wtedy byśmy mieli ogarnięte wszystkie drony oprócz Sparka, ale Sparka dogram jak przyjedzie kontroler, bo tutaj też kolegom obiecałem, że parę rzeczy chciałem pokazać. Obiecałem Arturowi i Marcinowi, ale może też będzie okazja przy Sparku 2 właśnie na to, żeby poświęcić więcej czasu. Myślę, że na pewno tego Sparka 2 kupię od razu, jak tylko będzie. Zobaczymy, jaki to jest produkt, jakiej jakości, czy będzie w porządku, na ile jest przygotowany do premiery. Bo muszę Wam powiedzieć, że miałem do czynienia właśnie z tymi dwiema kamerami i Action, i właśnie wcześniej Pocket, które zostały wprowadzone, i mam wrażenie, że one były dosyć szybko wprowadzone, dlatego że po pierwsze nie ma do nich akcesoriów. No do tej kamery do dzisiaj nie mamy, słuchajcie, tej przejściówki na mikrofon. Czyli de facto ten mikrofon, który mam tutaj i podłączyłem go do telefonu, ja nie mogę go zastosować tu, a przejściówka do Pocketa pojawiła się taka dłuższa i kosztuje około 250 zł, przejściówka do takiej kamery sportowej. Także jest mocno, muszę Wam powiedzieć, pod tym kątem i akcesoriów, ale też dostępności. Ja, ogólnie ta kamera nie jest zła. Ja dzisiaj trochę robiłem w trudniejszych warunkach oświetleniowych, tak, przy takim zmiennym oświetleniu. Ten zakres dynamiczny był dosyć szeroki, bo było jasne bardzo niebo i ciemne miejsca w lesie. Natomiast spisuje się chyba trochę lepiej pod tym względem od Hero. Natomiast też nie ma rozpiętości takiej stabilizacji. W tym wideo HDR nie ma stabilizacji. I kilka takich rzeczy jest przedziwnych dla mnie, jeżeli chodzi o tą kamerę. Może dlatego, że to jest pierwsza kamera sportowa, którą wykonało DJI, i pierwsza kamera też zatapialna, którą wykonało. W pełni pierwszy produkt DJI, który jest zatapialny, możemy go zanurzyć w wodzie bez konsekwencji, co ciekawe. Dlatego debiutują tutaj z wieloma rzeczami. Myślę, że będą aktualizacje oprogramowania już niedługo. Tak to wygląda. Dobra, zobaczmy teraz, czy ja jestem w stanie jeszcze sobie założyć. Chciałbym te okulary takie, wiecie, które. Te okulary chciałbym założyć, które miałem takie ciemne i kapelusz, ale tutaj nie widzę tego. Moja córka dzisiaj odmówiła mi udziału i pomocy w live'ie. To chyba nie jest to, kurczę. Może znajdziemy w takim razie z tej strony. Nie mam takich fajnych tych ustawień. Ninja tutaj widzę i trochę tła. On na przykład takiego, ale nie jest to właśnie ten efekt. Muszę się bardziej przygotować z live'ów na Facebooku. Ogarnąłem już na YouTubie prowadzenie transmisji na żywo, natomiast tutaj jest jeszcze ciągle do tyłu i robię to całkiem spontanicznie. Ale może to też dobrze, bo to właśnie tak ma być, że nie jest to przygotowane. Widzicie mnie takiego, jakim jestem naprawdę, a może takim to nie jestem. Ale tak to wygląda. Proszę jeszcze, czy mamy jakąś interakcję? Ewa tutaj do nas dołączyła. Jest jeszcze Ewa na naszej grupie. Chciałem cię zapytać, czy latasz na bieżąco dronem i czy znasz dużo właśnie dziewczyn, które latają? Bo to jest taka u nas w Polsce mniejszość właśnie. Są kanały, ja oglądam taką babkę z Irlandii, która ma kanał Drone Girl. Fajnie pokazuje, bo ona jeździ z Dublina, podróżuje sobie w takie miejsca, weekendowo podróżuje, tak godzinę, półtorej podróżuje i właśnie lata w ciekawszych miejscach w Irlandii. Najczęściej to ona tam ma deszcz, a nie latanie, ale całkiem ciekawie to pokazuje. I w ogóle Irlandczycy też ten angielski mają taki dosyć fajny, bo twardy bardzo ten akcent jest. A więc to trochę inaczej wygląda. Dołączył do nas Marcin Trzasko. Marcin, napisz, gdzie teraz jesteś, bo byłeś ostatnio, jak pamiętam, w Drawsku. Czy jesteś w Drawsku, czy bardziej na zachodzie Polski? I napisz, czy nadal łatwo ci się te zdejmuje no-fly zones, jak jesteś blisko poligonów. Marcin zwykle działa na poligonach, słuchajcie. I to, co ciekawe, to ostatnio opanował sztukę ogarniania właśnie no, NFZ-ów na poligonach. Ale Marcin sobie zrobił już świadectwo kwalifikacji, także teraz nie ma żartów, bo już może sobie spokojnie zgłaszać różne zdjęcie stref
I myślę, że dobrze to wygląda. Dalej z poligonów w Drawsku. Pogody w miarę trochę deszczu. I super, właśnie na północy podobno jest słaba pogoda, a na południu dzisiaj było przepięknie, muszę wam powiedzieć, co ciekawe. Tak się to zmienia. Ta pogoda jest kapryśna. Przecież mamy już prawie czerwiec, a nadal jest, kurczę, słaba ta pogoda. Nie wiem, co się dzieje, może przeniesiemy się do innej strefy klimatycznej. Ja tutaj popatrzę, gdzie my jesteśmy teraz. Dzisiaj mieliśmy tutaj bardzo fajny dzień, ale wieczór już był zimny. Jak poszliśmy na ten zachód słońca, okazało się, że komary nas zaczęły gryźć i trochę faktycznie zmarzliśmy. No dobra, słabe mam te animacje, muszę się trochę lepiej przygotować. Jaka u was jest pogoda? Grzesiek napisał, że w Toruniu opada deszcz, tak? Dobra, zobaczmy teraz, czy ja będę widział czat. Powinienem widzieć. W Toruniu już po deszczu, Grzesiek napisał. A Mariusz, jaka u ciebie pogoda? Spróbuję ci pomachać teraz. Próbuję robić interakcję przez telefon, ale to mi słabo wychodzi. Burze w Gorzowie. To, co mówiłem, północna część Polski jest bardziej burzowa i zachmurzona. Na południu mieliśmy dzisiaj słońce i fajną pogodę. Słuchajcie, pozdrowienia bardzo serdecznie. Zapraszam na kawę, zapraszam do inicjatyw i przede wszystkim do tych produkcji, które są, tych instruktaży i produkcji, które są bezcenne, czyli darmowe. Proszę się tam logować, bo też przygotujemy fajne opracowania. Ja mam jedno takie większe opracowanie amerykańskie dotyczące fotografii. Mam to w wersji papierowej, czyli PDF-owej i może coś takiego zrobię w wersji też polskiej. Na to bym potrzebował pewnie ze 3 dni, ale może coś ciekawego wejdzie. Też tutaj Kamil do nas dołączył wcześniej i Kamil do nas napisał i przygotowuje logo w ogóle kawki. To jest też fajne. Natomiast Łukasz przygotowuje taki bardzo fajną animację i myślę, że może w środę już będę gotowy na to, żeby pokazać właśnie nasze najnowsze logo, a także na animacje. Miałem parę wersji, niektóre były bardzo śmieszne i komiczne, a niektóre były lepsze. Matko, ale dużo dzisiaj jest interakcji. Mariusz napisał, tak? Mariusz, pogoda dzisiaj cały czas pogodnie. No właśnie, to co mówiłem. Żona mówiła, że w Melbourne zimno i deszczowo. Piotrek, ale w jakim Melbourne? A ty gdzie jesteś teraz? Pozdrowienia z Łodzi, Piotrek. Było słonecznie. Super. W Łodzi mamy bardzo mocny zespół. Piotrek napisał właśnie. I Andrzej, w Będzinie nie było cały dzień ciepło. I Piotrek napisał, że był upał we Wrocku. Widzicie, czyli to, co się dzieje, mamy dwie strefy klimatyczne z tego wynika. Przynajmniej dzisiaj tak było w Polsce. Okej, okay. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Ja będę testował tego Pocketa, tego Action jeszcze do wtorku, a później już zbieram się ostrze zęby na Sparka 2. Zobaczymy, może zrobimy jakąś akcję, może ktoś chciałby tego Sparka, nie wiem, odkupić ode mnie. Ja go mniej więcej będę testował przez 2 tygodnie, a później go wystawię pewnie do aukcji na Allegro. No, myślę, że ze 300 wytaniej na pewno, tak to zrobimy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Spark powinien się ukazać, myślę, jeszcze z miesiąc i może będzie. Amerykanie mówią, że już jest coraz bliżej. Kilka forów jest dobrych i oni naprawdę mają dobre wyczucie, bo wiele rzeczy im się potwierdza. To z Osmo Action trafili w 10, oprócz kilku szczegółów. Natomiast większość im się całkiem potwierdziło, jeżeli chodzi o te produktowe doniesienia i przecieki. Okej, okay, w Warszawie zaczyna padać, mówi Marek. Piotrek w Żorach mamy u mamy. Aha, Piotrek przyjechał dobrze. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą transmisję. Było bardzo fajne i pyszne piwko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę miłego weekendu, odpoczynku, dużo radości, żebyście sobie wypoczęli, byli pogodni i dalej na grupie eksplodowali swoją energią. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i dzięki za fantastycznie spędzony czas. Trzymajcie się, pozdrawiam Marcina, pozdrawiam Piotrka i całą załogę. Cześć!